Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale, a dzisiaj chciałabym Was zaprosić na film, w którym porozmawiamy sobie o rzeczach, które tak naprawdę nie mają wpływu na nasze odchudzanie. Zanim się rozkręcę, to chciałabym Wam powiedzieć dwie ważne kwestie. Jedna jest taka, że obok mnie leży mój pies, to nie jest, nic tu nie zdechło, to nie jest żadne truchło, to jest mój żywy kundel. A druga sprawa jest taka, że jeżeli nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, to oczywiście to zróbcie i także odwiedźcie mnie proszę u mnie na Facebooku, albo na Instagramie, albo na moim blogu. Koniec tej autoreklamy, ale nie byłabym sobą, gdybym tego nie powiedziała, a podobno statystyki mówią, że najlepiej jest o takich rzeczach widzom mówić na początku filmu. Także obowiązek spełniony, a teraz już przejdźmy do naszego głównego tematu. Zabierając się za odchudzanie, często jest tak, że jesteśmy atakowani masą informacji i skupiamy naszą uwagę i naszą energię na pierdołach, które tak naprawdę nie mają wpływu na to odchudzanie. Owszem, mogą mieć wpływ na nasze na przykład zdrowie albo na nasze samopoczucie, ale nie na odchudzanie. A my często zapominamy o tym, że w zmienianiu nawyków chodzi właśnie o odchudzanie. Że jeżeli ktoś zmienia nawyki, by być zdrowym, eko i tak dalej, no to chodzi mu właśnie o to. A jeżeli my chcemy zmieniać nawyki na to, żeby chudnąć, ale tak naprawdę dalej kochamy chipsy i frytki i chcemy raz na jakiś czas po nie sięgać, to nie możemy zapominać o tym, że zmieniając te nawyki po to, żeby schudnąć, my dalej możemy zbaczać w te złe strony. A często jest tak, że zaczynamy się odchudzać i my to mylimy z tym, żeby przejść na turbo zdrową dietę. Ja nie mówię, że turbo zdrowa dieta jest zła. Uważam, że jest super, jeżeli ktoś ma taką decyzję, ktoś podejmuje taką decyzję, no to jakby brawa dla niego. Ale nikt nie powiedział, że ja jako osoba odchudzająca się muszę być na turbo zdrowej diecie. A my podejmujemy decyzję, chcąc się odchudzać zmieniamy nawyki i mylimy te dwie rzeczy i absolutnie zmieniamy dotychczasowy sposób robienia zakupów, gotowania i jedzenia. Wywracamy naszą kuchnię do góry nogami, wywalamy oleje i oliwy, na których dotychczas smażyliśmy, zamieniamy to wszystko na to, co jest aktualnie w modzie. Zależy, w jakim czasie kto się zaczął odchudzać. Jak bardzo dawno temu, to pewnie wszystko wymienił na rzepakowy. Jak dawno temu, to na kokosowy. Jak niedawno, to być może na oliwę. I potem idziemy dalej, zmieniamy pieczywo. Kiedyś był boom na to, żeby każde pieczywo wywalić i jeść tylko chrupkie, bo to było podobno najzdrowsze i najmniej kaloryczne. Potem był boom na to, żeby jeść tylko pieczywo typu Graham, a potem typu żytniego, a potem nieoczyszczone, a potem z ziarnami. I patrzcie jakby do czego to dąży, że my, no szlak nas trafia. Ja też miałam tego dosyć. Tego, że nie mogę po pierwsze jeść tego, co lubię, nie mogę mieć wpływu na swoją dietę, bo to jest narzucone przez coś. A to nie jest tak, że żeby chudnąć, to trzeba jeść określoną gamę produktów. Tak nie jest. Pamiętajcie, liczy się ujemny bilans. Jeżeli chcesz, żeby Twoja dieta opierała się na białych bułkach, to możesz to uczynić. Wystarczy, że będziesz jeść w taki sposób, że nie będziesz pod koniec dnia przekraczać swojego dziennego zapotrzebowania, a nawet będziesz na minusie, więc wtedy będziesz redukować swoją wagę. No dobra, ale omówmy sobie rzeczy, na których się skupiamy niepotrzebnie, marnujemy tam swoją energię i przede wszystkim tak bardzo się angażujemy w te zmiany, że na końcu tej drogi zapominamy o tym, że nam to tak naprawdę nie pasuje. I co? I zarzucamy wszystkie postanowienia. Motywacja nam spada, bo jeżeli my jesteśmy zmuszeni, żeby jeść coś w diecie, a tego tak naprawdę nie lubimy, no to nam przestanie to się prędzej czy później podobać. No i pierwszą taką rzeczą już były wspomniane dzisiaj oleje i oliwy. Kochani, to na jakim tłuszczu będziecie smażyć, zależy tylko i wyłącznie od Was. Nie będzie miało wpływu na odchudzanie, jeżeli nie przekroczycie dziennego zapotrzebowania kalorycznego, nie będzie miało wpływu, czy Wy usmażycie coś na oliwie, czy na oleju rzepakowym. Owszem, są badania, które mówią o tym, że coś jest zdrowsze od drugiego. I ja na przykład, idąc z tą wiedzą, smażę teraz już tylko na oliwie. Olej kokosowy mam oczywiście w domu, ale mam jakiś taki super, on nawet się nie nazywa nierafinowany, on jest jeszcze jakiś inny.
Nie przypomnę sobie teraz tej nazwy, podlinkuję Wam na dole, jeżeli nie zapomnę, jakiego typu to jest olej kokosowy, jakiego typu. Nie dość, że był drogi, to jeszcze ma jakąś dziwną nazwę. W każdym razie trzymam go tylko do wypieków słodkich, bo tam pasuje aromat kokosowy. Nie lubię smażyć na oleju kokosowym, który jest taki mocno aromatyczny, a te podobno najzdrowsze muszą takie być. No nieważne. To, na czym usmażymy posiłek, nie będzie miało wpływu na jego kaloryczność. Będzie miało wpływ ilość tego tłuszczu, ale tłuszcze pomiędzy sobą mają bardzo, ale to bardzo zbliżoną kaloryczność. Także pamiętajcie, nie ma wpływu na chudnięcie. Ma wpływ na zdrowie. Oczywiście to, czy tłuszczu nie przepalimy, czy nie użyjemy nieodpowiedniego tłuszczu do na przykład jakiejś... No na przykład jak mamy potrawy, które się smażą w bardzo wysokiej temperaturze i użyjemy masła, to my natychmiastowo spalimy to masło. Nie wolno też smażyć na przykład na oleju lnianym. Niektóre tłuszcze właśnie, tak jak olej lniany, trzeba przechowywać w specjalnych zaciemnionych butelkach i w zaciemnionym miejscu. To oczywiście ma wpływ na zdrowie. Okej, zgadzam się, ale nie na proces chudnięcia. Drugą taką rzeczą będzie też już dzisiaj wspomniane pieczywo. Pieczywo ma kalorie. I teraz... To, jakie pieczywo wybierzecie, nie będzie miało wpływu, dopóki ono się będzie mieścić w tym Waszym bilansie. Czy to będzie chleb pszenny, czy to będzie chleb żytni, chleb typu graham z ziarnami, orkiszowy, Bóg wie jaki, nie wpłynie na efekty, dopóki się trzymacie zasad redukcji, czyli ujemnego bilansu kalorycznego, ale może mieć wpływ na Wasz układ trawienny i na wasze zdrowie. Otóż chleby jasne, z mąki pszennej jaśniutki, takie wiecie, takie najbardziej mięciutkie, leciutkie, są zalecane osobom, które... Uwaga, które mają problemy z układem trawiennym. Na przykład są zalecane dzieciom i ludziom starszym, albo osobom, które mają po prostu wrażliwe i drażliwe jelita i układ trawienny i im po prostu szkodzą te cięższe pieczywa, te ciemniejsze pieczywa. Dlatego wtedy sięgają takie osoby po lżejsze pieczywo, lżejsze do strawienia, o tym mówię. No i jedzą na przykład bułki czy chleb pszenny. Chleby żytnie, chleby orkiszowe, jakieś takie mieszane z ziarnami, z nasionami, Boże, brakowało mi słowa, tam mówicie, ze słonecznikiem, pestkami dyni i tak dalej, są super dla ludzi, którzy oczywiście mogą jeść takie pieczywa i na przykład dla diabetyków albo dla ludzi, którzy kontrolują swój cukier, dla insulinoopornych, ponieważ takie chleby są dłużej trawione przez nas i już zupełnie inaczej zachowuje się nasza gospodarka insulinowo-glukozowa po spożyciu takich pieczyw, takiego rodzaju pieczywa. O tym, jakie powinniśmy jeść pieczywo na diecie, decydujemy my sami. Warto sobie zadać pytanie przede wszystkim, jakie lubimy, na jakie nas stać, bo to nie jest tak, że każdego stać na super orkiszowy, drogi chleb ze śliwką i z amarantusem, który kosztuje w piekarni 9 zł za bochenek. Także jakie lubimy, na jakie nas stać i jakie mamy zalecenia, bo może mamy problemy z cukrem, a może mamy problemy z układem trawiennym i tak dalej. A potem sami podejmujemy te decyzje i wliczamy to w bilans albo kontrolujemy chociaż te porcje. Ja osobiście mieszam pieczywa, ale raczej większość to są u mnie chleby razowe, ponieważ nimi się bardzo najadam, uwielbiam ten lekko kwaskowaty smak i ten klejący środek. Zaczynam odchodzić już trochę od takich cięższych chlebów z ziarnami, ponieważ zaczęły mi po prostu najzwyczajniej w świecie nie smakować. No po prostu po jakimś czasie mi się zmieniły smaki. Jednakże uważam na pieczywo pszenne, które uwielbiam i uwierzcie mi, że mogłabym białe bułki i biały chleb jeść jak chipsy. Właśnie uważam z tego powodu, ponieważ jest to swego rodzaju jakiś zapalnik u mnie. Jak wiecie, pszennego chleba można zjeść potąd i dalej nie będziemy najedzeni. Już nie wspomnę w ogóle o białym chlebie tostowym, który tak samo zjemy całą paczkę i nic nie czujemy. Z tego względu uważam na to. Kupuję czasami raz na jakiś weekend, albo jak robimy jakieś domowe burgery, tak można powiedzieć, że od święta. Także zostawiam sprawę także do przemyślenia dla Was, jakie Wy lubicie, na jakie sobie możecie pozwolić i nie myślcie sobie, że na diecie można jeść tylko te chrupkie, cienkie, pozbawione niemalże kalorii i wszelkich wartości odżywczych. Można każde. Decyzja i kontrola jest po prostu po Waszej stronie. Kolejną rzeczą, którą chciałabym omówić, jest woda, ponieważ często się mnie pytacie, czy można... O, pies się drapie.
czy można pić wodę gazowaną na diecie podczas odchudzania się. Ja tak mówię słowo dieta, ale mam nadzieję, że wy już wiecie to, że ja już trochę sobie odczarowałam słowo dieta. Dla mnie dieta to jest po prostu styl żywienia. No i w tym materiale chodzi o styl żywienia, który nas prowadzi do schudnięcia. Także owszem, potwierdzam, można pić wodę gazowaną na diecie, ale ta woda powinna być zwykłą, czystą wodą. To nie powinna być woda smakowa. W ogóle powiedzenie woda smakowa jest niepoprawne. Nie ma czegoś takiego. Może, że to będzie czysta woda z jakimś aromatem i dalej będzie miała 0 kalorii i będzie wodą. Ale to, co sprzedają bardzo popularne koncerny, to nie są wody. One mają takie same butelki, takie same kolory, no i narysowane piękne, świeżutkie, błyszczące i orzeźwiające owoce, ale tam nie znajdziecie słowa woda. Z ciekawości idźcie do sklepu, weźcie najpopularniejszą wodę smakową, taką z jabłuszkami czy tam z truskawkami, odwróćcie ją sobie tam, gdzie jest opis, co to jest, i tam będzie napisane, że to jest napój. Tego unikamy, bo to, powtarzam, nie jest woda. To ma cukru w ciul i kalorii także w ciul, bo zazwyczaj taką butelkę wypijamy bez żadnego problemu, więc dostarczamy sobie bardzo, ale to bardzo dużo kalorii, a jest to nam niepotrzebne. Także uwaga, możemy pić wodę niegazowaną, możemy pić wodę gazowaną. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś przeciwwskazania od lekarza, bo ma, nie wiem, jakieś wielkie wrzody, albo problemy z układem trawiennym, znowu, że podrażnianie całego, nie wiem, czy przełyku, czy w ogóle całego układu trawiennego wodą gazowaną jest niewskazane, to wiadomo, wtedy ten człowiek nie pije. Ale taki człowiek pewnie o tym wie, bo mu już lekarz dawno powiedział. A dla nas, dla ludzi, którzy na przykład nie mają takich problemów i nikt nam nigdy nie powiedział, że powinniśmy tego unikać, woda gazowana jest jak najbardziej spoko. A druga sprawa jest taka, czy można pić mineralną, czy lepiej źródlaną, czy lepiej Bóg wie jeszcze jaką. Ja poświęciłam temu kiedyś post u siebie na Facebooku i podlinkuję go tutaj, pod tym filmem, także zajrzyjcie koniecznie do opisu. Kochani, to też zależy od nas. Są zalecenia dla na przykład matek w ciąży albo dla malutkich dzieci, że powinni pić źródlaną. Ale w momencie, kiedy my nie mamy informacji od kogoś, na przykład od lekarza albo od swojego dietetyka, w jakim kierunku powinniśmy podążać i jaką wodę powinniśmy pić, to ja wychodzę z założenia, że możemy każdą i wskazane jest, żebyśmy te wody nawet mieszali. Raz na jakiś czas kupuję mineralną, a większość czasu u siebie w domu po prostu przelewam kranówkę przez filtr i tyle. Uważam, że to jest rozwiązanie, które może stosować każdy w domu, jeżeli nie dostał żadnych przeciwwskazań przed na przykład wodą mineralną, a istnieją takie stany, tak jak już Wam powiedziałam, albo na przykład, nie wiem, choroby, albo problemy z minerałami w organizmie i z jakąś zaburzoną gospodarką elektrolitowo jakąś tam. Także byście o tym wiedzieli na pewno, ale jeżeli znowu jesteśmy, brzydko powiem, normalni w tej kwestii, to możemy to mieszać i nie będzie to miało wpływu na nasze chudnięcie. Ważne jest po prostu, żebyśmy tą wodę pili i tyle, koniec, kropka. I ostatnią kwestią, którą dzisiaj chciałabym poruszyć, są owoce. Ponieważ biedne są te owoce pod dwoma względami. Albo traktujemy je bardzo źle, bo owoce to sam cukier i nie wolno ich jeść, albo traktujemy je aż za dobrze i uważamy, że owoce to jest zdrowy zamiennik cukru i zdrowy zamiennik słodyczy i zaczynamy je jeść bez ograniczeń. Ani jedno, ani drugie wyjście nie jest dobre, ponieważ są to przesady w obie strony. Kochani, owoce, owszem, mają cukier. I to niektóre nawet całkiem sporo, jak na przykład winogrona. Ale nie oznacza to, że powinniśmy z nich totalnie zrezygnować w swojej diecie. Owoce są bardzo ważne, ponieważ oprócz cukru i wody zawierają też bardzo, ale to bardzo dużo ważnych rzeczy dla naszego organizmu, chociażby błonnik pokarmowy. Nie powinniśmy z tego rezygnować, to jest pierwsza sprawa, ale też nie powinniśmy stwierdzać, że skoro są zdrowi, skoro mają ten błonnik, to my teraz będziemy je jeść nie wiadomo w jakiej ilości. Z owocami powinniśmy znaleźć złoty środek.
Czyli ograniczyć się albo pilnować tego, żeby porcja owoców nie przekroczyła w ciągu dnia na przykład, no nie wiem, kilograma bananów. Rozumiem, na drugie śniadanko sobie zjeść na przykład banana i jabłko i potem w porze podwieczorku, nie wiem, na przykład porcję truskawek i nektarynkę, ale żeby to nie było tak, że my każdy posiłek kończymy jakimś deserem owocowym i robimy sobie sałatkę owocową albo chrupiemy winogrona przez cały dzień, bo to też nie jest dobre. Jeżeli będziemy się trzymać naszego bilansu, który sobie wyliczymy, to owoce nie wpłyną źle na naszą dietę. Również to, o której godzinie spożyjecie te owoce, nie będzie miało za bardzo wpływu na Wasze efekty. To nie jest tak, że banan zjedzony o 15 jest w porządku, a banan zjedzony o 15:15 nagle dostaje mózgu i myśli sobie, okej, to teraz ja przejdę przez nią i zasieję tam spustoszenie, zatrzymam totalnie cały proces chudnięcia. Nie, takiego czegoś nie ma, także nie popadajmy w jakieś paranoje z tymi owocami. Kochani, wiem, że się powtarzam, ale pamiętajcie, że złoty środek jest rozwiązaniem na wszystko. Na końcu tej drogi i tak chodzi o kalorie, także nie dajmy się zwariować. No dobra, na dzisiaj już będziemy kończyć. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was pomocny. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli ten film Wam się podobał, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapki w górę. Dajcie mi także znać w komentarzach, co o tym sądzicie, jakie macie inne sugestie dotyczące tego tematu, na czym się za bardzo skupialiście w diecie. Czy były to może te rzeczy, które ja wymieniłam, czy może były to zupełnie inne rzeczy. Także czekam na Wasze komentarze. Ja tymczasem się zbieram. Widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia. Pa, pa.